Witam serdecznie. Chciałbym przedstawić już nie gościa, ale naszego tu przyjaciela i bywalca, Grzegorza Skórę, który już trochę nam swojej wiedzy uchylił, ale wici to są wieści tradycji, więc te wici już zostały rozniesione i teraz tylko trzeba powiedzieć o tradycji. Oddaję tobie głos. Dzięki. Dziękuję. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Grzegorz Skóra. Przez U otwarte piszemy moje nazwisko. Po wojnie Rosjanie zrobili błąd, ponieważ miałem dziadka oficera i cała historia z moim nazwiskiem jest to inny temat. W każdym razie reprezentuję wiedzę Mikołaja Szerstiennikowa, którą pierwsze 3 stopnie tej wiedzy na kursie o mocy przewodnika. Moc przewodnika to jest, pochodzi z innego wymiaru ziemskiego i pierwszy stopień i drugi i trzeci dostałem pierwszy raz w 2003. Wprowadził, poinformował mnie mój przyjaciel serdeczny, który zresztą przyjechał ze mną, Konrad Grędzik. Też jest instruktorem tradycji, bo wyszliśmy od pana Szerstiennikowa, który pochodzi z Moskwy, który dostał przekaz od szamanów syberyjskich. Wtłoczono mu całą wiedzę w ciągu 48 godzin ponad. On kiedyś tam wyjechał z Moskwy do jakiejś tam rodziny dalekiej ze swoją rodziną i oczywiście był stół według naszej słowiańskiej gościnności i zwyczajów było zabić jedzeniem i alkoholem. Rozsiedli się wszyscy w jakiejś tam chałupinie gdzieś na wsi w Syberii. I Kola, będę mówił na niego Kola w skrócie, na Mikołaja Szerstiennikowa. On stwierdził, że on nie może tam siedzieć w tym towarzystwie, bo tam było pite i jedzone, a on nie bardzo czuł się na siłach. Troszkę go głowa bolała i ten ból troszeczkę zwiększał się, więc stwierdził, że wyjdzie. Wyszedł, wstał od rodzinnego stołu, wyszedł, poszedł spacerem przez taką szosę na wsi i troszkę, coraz bardziej go narastał ból w głowie, więc szedł i stwierdził, że pooddycha i mu przejdzie. W pewnym momencie trafił gdzieś do jakiejś starej chałupiny, przechodząc przez drogę i zauważył starca siedzącego przed. I podszedł. Po prostu tak głowa bolała, a ten starzec powiedział, no wreszcie jesteś, czekaliśmy na ciebie. I zaprosił go do środka. A tam był jeszcze bardziej facet, siedział starszy, jeszcze starszy od tego starszego, który wyglądał na jakieś około 100 lat według naszej miary. A tam jak wszedł, to był jeszcze starszy, tak jakby był dziadkiem tego starca. I jeszcze bardziej go zaczęła głowa boleć. Oni go położyli, powiedzieli, dobrze, połóż się, my ci pomożemy. I cały ten rytuał, wtłoczyli mu całą wiedzę w głowę. Po prostu on widział tylko fragmenty, migawki. I to trwało około 48 godzin. Później wstał i wyszedł. Wypoczęty, wyspany jakby, jak nowonarodzony i poszedł tam do tych swoich gości, do tej rodziny, wszedł. Oni tak, o jesteś, to chodź. Tak jakby wyszedł na papieroska i wrócił. Tak po prostu nikt nie zauważył nawet, że go nie było. To jakiś tam uskok czasowy. Co chciałem powiedzieć, Kola nas nauczył od 2003, jak byliśmy pierwszy raz, to było obok Gilowic, przypomnij mi, jaka to miejscowość? Bialskie, coś tam. Międzybrodzie Bialskie. Obok Gilowic w górach. Tam był pierwsze 3 stopnie dostaliśmy energii przewodnika. Staram się oduczyć słowa energii, ponieważ to nie jest słowiańskie słowo. Kola określał to jako moc i siłę. Bo po prostu to słowo energia jest jakby nieznane dla nas, puste. I zostaliśmy instruktorami Wielkiej Tradycji Północy i niesiemy ten przekaz od końca 2006 roku. Wracając znowu po raz kolejny do siły przewodnika. Jest to siła i moc ziemska. Kiedyś się kłóciłem, że to jest kosmiczna. Ponieważ uważałem, że jeśli to jest, bo to jest zawarta ta siła ukryta jakby w innym wymiarze ziemskim.
Więc dla mnie to jest kosmiczny już wymiar, chociaż to jest równoległy jakby do naszego ziemskiego. Co pokazywałem na każdym wykładzie, że można to wejść w tą przestrzeń jakby pod nurkowaniem, takim jak delfinek. To zaraz mogę to wyjaśnić i po prostu pobrać ją kanałami rąk do splotu słonecznego, napełnić sobie tu tą przestrzeń i później oddać komuś na przykład na główkę, a tu pobierać albo siebie napełnić. Co dalej? Energia przewodnika to nie jest reiki. Pierwszymi mistrzami, pierwszymi inicjowanymi przez Kole byli właśnie mistrzowie reiki, bo on chciał dowiedzieć się, co to jest, bo on to dostał, nawet nie wiedział, co to jest. Człowiek ma taką wiedzę, że nie starcza, jak on przyjeżdża na ileś tygodni, nie starcza po prostu czasu, non-stop jest jego przekaz i nie chcemy wtedy, jak jesteśmy w takim skupieniu, on jest na moim miejscu, nie chcemy nawet przerwy. Szkoda nam czasu na wychodzenie i wracanie. Po prostu chcemy cały czas to słyszeć, co on mówi, bo to jest strumień, niesamowity strumień przekazu. Tego nie ma nigdzie. Energia przewodnika to nie jest reiki. Energia przewodnika jest to siła i moc zawarta w innym wymiarze ziemskim. My w tym wymiarze naszym fizycznym jakby teraz, pomijając wszystkie duchowe aspekty i energetyczne i świetliste, jesteśmy teraz tu i teraz, tak? Prawda? Na tym wymiarze ziemskim, fizycznym. Nie mamy dostępu jakby do tego drugiego wymiaru ziemskiego, ale nasza Matka Ziemia jest w tej energii przewodnika w jakichś 3-4-5%, prawda? I zależnie od tego, ile osób będzie aktywowanych, inicjowanych przez tych nas 18, będzie to zwiększało się, że ta nasza Matka Ziemia w tym wymiarze będzie pobierała jakby coraz więcej tej energii, tej mocy. Więc ile więcej osób inicjowanych tym pierwszym dotknięciem siły przewodnika, to są pierwsze 3 stopnie. Pierwsze 2 mogą być i może być za miesiąc 3, prawda? To chodzi o to, że każdy stopień to jest 1 dzień. I, prawda? Teraz was inicjuję, ćwiczymy, jutro was inicjuję drugim i 3 mogę w poniedziałek, prawda? Chodzi o to, żeby dostać chociaż ten 1 stopień, żeby poczuć to, bo o tym mogę mówić i mówić. A i tak ja to czuję, bo mnie mrowi wszystko i nie nadążam z tym, co schodzi ze mnie, na mnie, nie nadążam z przekazem, bo to jest jeden impulsik, a może być 1000 słów, a i tak tego nie zrozumiemy. Także dlatego jest to ćwiczenie wstępne. Tu ktoś w komentarzu w Tagenie napisał, że to jest taki słowiański dwupunkt. Wtedy jeszcze, jak uczyliśmy się tej wiedzy, nie było mowy o fizyce kwantowej i żadnym dwupunkcie. Ale już wtedy, żeśmy to pod inną nazwą mieli opanowane. Te przyciąganie i zmienianie, zamienianie właśnie, to jest ta technika dwupunktu. Teraz to się tak nazywa. Sama energia przewodnika służy nam do napełniania, do zmieniania struktury energetycznej w człowieku, do oczyszczania. 7 stopień to jest fioletowy płomień. I ta energia jest niesamowicie czyszcząca, nie potrzeba nic już. Ja odkąd dostałem to, poznałem kilkanaście technik, zwiedzam kolejne kursy, ale cały czas posługuję się tylko tym. Właściwie to dopasowuję tą wiedzę całą, którą posiadam, większość od Koli, dopasowuję do każdego człowieka, bo wiadomo, każdy człowiek jest jak inna książka i każdy ma inne schorzenie, skrzywienie i tak dalej, przeżycia i emocje, więc wszystkie te jakby za siebie sposoby idą tylko do danej osoby, prawda? Poza tym co? Jestem po wylewie, po trepanacji czaszki, miałem 1%, że przeżyję. To był 1 listopad 99, jak mi się to stało. Miałem inny ten temat, to jest w ogóle, ja to teraz nazywam błogosławieństwo. Inny temat to jest to, co mi się zdarzyło w zaświatach, bo ja widziałem film życia, i widziałem moje wykłady z Kolą wtedy. I już wtedy wiedziałem, że przeżyję to. Ale tam była informacja, że będzie bolało i tak dalej. No, opłacało się, powiem tak. Przeżyć to i to, że boli czasami, bo niestety jeszcze mnie łapią ataki i padaczki po tym, jak wstawili mi tam sztuczną kość. Szkoda, że nie platynową, tylko plastikową. Bo nie podwyższyli mi mojej wartości. Także ja to nazywam błogosławieństwem i co chciałem powiedzieć, nawiązując do tego, co mi się zdarzyło,
A to był już 2003, ja już chodziłem od września 2002 przez cały prawie rok szkolny do studium psychotronicznego. No to taka szkoła Harry Pottera. Tam były różne tematy, radiestezja, właśnie feng shui i takie tam medycyna wschodu i astrologia i tego typu te nasze przedmioty jakby, którymi się, i reiki było. Co chciałem wam pokazać. Jak mamy dłoń, otwieramy jakby zmysł z prawej i z lewej, od zewnątrz i wewnątrz dłoni, prawda? Mamy jakieś 30 cm przestrzeni i otwieramy czucie z dwóch stron dłoni, prawda? I poruszając dłonią tak, odczuwamy z prawej i z lewej, prawda, tą przestrzeń. Delikatnie, każdy w swoim tempie. I czujemy tą przestrzeń. W pewnym momencie, nawet już nie teraz, tylko jak każdy sobie gdzieś tam w domu w zaciszu usiądzie, wyłączcie telefony zawsze, bo zawsze dzwonią wszyscy wtedy. Jak tylko zaczynacie ćwiczenia jakiekolwiek, prawda, i duchowe, i energetyczne, już tym bardziej od tej starosłowiańskiej strony, zawsze ktoś dzwoni. Ale to jest informacja dla nas, którzy się zajmują uzdrawianiem. To dzwoni ten, któremu jest potrzebne to. Najbardziej wtedy. Więc możemy mu to tam wiązkę wysłać, jak potrafimy, nie? Czy go zaprosić. Po inicjacjach pierwszym stopniem działamy na skórę i tkankę podskórną. Częściowo na mięśnie też się wchłania. Później drugi stopień mamy kości i organy wewnętrzne, czyli możemy oklepywać na przykład łyżeczkami, puścić dwójkę, drugi stopień i przejedzenie tak. Taki masaż żołądka, prawda? I mija natychmiast. Po 5 minutach klepania, może to tak wygląda strasznie, ale ten, kto leży, bardzo dobrze się czuje, jak go tak oklepują, prawda? Od razu przejedzenia takie świąteczne, typowe, od razu przechodzą. Możemy wziąć szklaneczkę z wodą, dziubek, ze środka ręki, prawda, to ta czakra, czy centrum energetyczne, puścić z tej dłoni dziubek i napełniamy wodę. Później dajemy, ktoś wypije, od razu mu przejdzie. Te przejedzenie, tak? No, ma energetyzować, ale przewodnikiem właśnie, bo można sobie wizualizować światełka, różne reiki i tak dalej, ale przewodnik, powiem tak, przewodnik jest dla leniuchów. Ja jestem leniwy, nie chce mi się pracować. Miałem moment, gdzie medytowałem, nie chce mi się. Wolę usiąść, przemyśleć sobie i dla mnie to już jest medytacja. Jak coś robię, czytam, piszę, to też jest medytacja, bo już jestem w tym strumieniu. Nie jesteś. Czytasz i piszesz. Ale jestem leniwy, jeśli chodzi na przykład o pracę energiami. Nie chce mi się długo. No tak, zawsze mówię tyle, ile trzeba i tyle, ile ktoś jest w stanie przyjąć. Odpycha mi łapki i wtedy zdejmuję. Słucham? Czy potrzebuję tej energii, żeby ją przekazać? Jeśli właśnie, bo energia przewodnika to jest energia ziemska, jak powiedziałem, więc ona odżywia wszystko, co jest ziemskie i żyjące. Nie tylko to, co jest dobre w nas, tylko to, co jest nam gronkowiec na przykład w jelitach, będzie się odżywiał tą energią. Grzyb, czyli rak, każdy rodzaj, też będzie się odżywiał tą energią. Więc jak łapki kładę, od razu mi odpycha. Albo w ogóle nawet nie dochodzi do tego, że położę na kimś ręce. Od razu jest coś, tam się zadziewa, telefon jakiś, coś i nie ma tego kogoś, kto ma początek raka na przykład. To już miałem ojca chorego, wyleczyłem go. Razem z lekarzami on przyjmował i chemię, i różne sposoby, i amigdalina B17, i 7 stopień przewodnika, i radiestezyjnie, i homeofarmakopunkturą, no wszystkim, czym się dało. Wyszedł po pół roku. 81 lat facet, ale wyszedł. Teraz włosy odrosły tak, że aż mi głupio, bo ja mam mniej niż ojciec włosów. W tej przestrzeni, jak poczujemy z dłonią właśnie tą przestrzeń, tą energetyki. W pewnym momencie będzie gdzieś zmiana temperatury, zmiana czucia. Będzie taka szparka jakby, prawda? Po jakimś tam czasie dotykania tego zewnętrzną i wewnętrzną dłonią, będzie gdzieś
szczelinka, szparka, zimna, ciepła, zależnie kto jak czuje, prawda? Wtedy wkładamy wyprostowaną dłoń pewnym ruchem do środka i trafiamy na granicę. I tu jest ta granica, która oddziela te dwa światy. Ten nasz fizyczny, ziemski i tą drugą strefę, jakby, o której mówiłem. I ona jest oddzielona ścianką, takim swoistym uskokiem czasowym. To jest ścianka grubości jednej sekundy, tak to określono. Więc musimy ją ominąć jak delfinek, prawda? Takim podnurkowaniem. Jak wyczujemy szparkę, wkładamy, coś nas ogranicza. To jest ta strefa czasu. Więc podnurkowanie i już wleźliśmy tam do środka. I już nawet nie musimy tu trzymać, gdzie weszliśmy, tylko możemy już sobie, prawda, gdzieś tam odejść, ale już jesteśmy tą dłonią wiodącą, prawda, bo zależy, kto woli prawą czy lewą, wszystko jedno, nie ma ograniczeń. Jesteśmy już w tej przestrzeni, ściągamy wtedy to do siebie, zacznie nam się robić ciepło, gorąco, zimno może być też, różne reakcje, mrówki, kujki jakieś, prawda, obserwujemy. Ale jak się napełnimy i chodzi tylko o to, żeby napełnić słoneczko, czakrę, to jest nasza słowiańska czakra. Są gesty napełniania, są różnego rodzaju medytacje. Konrad jest dla mnie mistrzem w prowadzeniu żarna i go poprosiłem o to i zrobi nam to żarno, ponieważ ja nie mam pamięci do wszystkich nazw i w ogóle ja omijam jakby świadomością. To nie mogę wam poprowadzić tego programu Żaren, bo tam jest wycofywanie się do przestrzeni, one się nazywają. A ja po prostu wycofuję się sam, później wracam, ale nie pamiętam jak one się nazywają. Wiem, że działa i czuję to. To jest żarno, to jest oczyszczanie po prostu. Jedno w tą się obraca, drugie w drugą, prawda? I to było do mielenia mąki. I to jest żarno, nasze żarno. No. Tak samo krąg. Jest nas tyle osób, że możemy zrobić ten krąg w jedną stronę, a wewnętrzny krąg w drugą. A pomiędzy tym będzie oczyszczanie świetlistego ciała. Poczujemy wszyscy ciepło na plecach i z przodu. No to możemy sobie zrobić już tam później w plenerze. Piękna bajka o ogniu, którą przepisałem na stronę do siebie. O tym, że ogień jest w ogóle istotą z innych wymiarów. To jest w ogóle przekaz sprzed 20 tysięcy lat, to jest najwcześniej, można powiedzieć. Sprzed naszej ery, 20 wstecz możemy się cofnąć. To jest wiedza, którą posiadały ludy słowiańskie od zawsze, którą się posługiwali. I to nie jest tylko wiedza o energii, tam są i ziemskie trzy żywioły, zwane aniołami. Żywioł wody, powietrza i światła. I to są anioły, dlatego że tam ta istota, która zawiaduje wodą i naszą wewnętrzną i całą ziemską, po prostu została nazwana aniołem wody. I to mogę wam poprowadzić, nie wiem, to już wcześniej prowadziłem na moich poprzednich wykładach. O tym nie ma nigdzie mowy, są tylko oczyszczania czakroterapia i tak dalej. To nie jest nasze, powiem tak, czakroterapię można robić i robić i robić. Oczywiście będą efekty, bo to robiłem. Są bardzo piękne efekty, to tego nie podważę. Ale jeśli zrobimy jedno ćwiczenie z kotłami, przynosi nam taki sam efekt, mniej więcej porównywalny do 5-10 ćwiczeń z czakroterapią, czyli regulowaniem tego koloru i obrotów. One są mniej więcej nad brodawkami, tutaj te dwie przestrzenie, takie na całe dłonie, prawda? Każdego dłonie mają inaczej, jak przyłożymy, one są tutaj. Tu mamy przestrzeń świątynię miłości, tu mamy świątynię woli. To są nasze czakry, tu jest główna, którą napełniamy właśnie tą mocą przewodnika. I to jest wszystko. Tak jak teraz są przekazy, że z tych czakr wszystkich zrobi się jedna, to Słowianie już od dawna to mieli z tego swoistego korzenia wiedzy, bo to nie jest całkowicie słowiańska wiedza, to jest coś więcej. To jest jakby, jeśli Słowianie są korzeniami drzewa, a cała planeta jest z ludźmi, jest tą koroną drzewa, to jest wielka tradycja północy, jest jednym z korzeni, jednym z głównych korzeni jakby. Cały ten egregor tej niebiańskiej tradycji,
To jest cała wiedza o uzdrawianiu. Jest też coś takiego, jeśli mamy złe intencje i posługujemy się tym energią przewodnika, to ta moc jest jakby inteligentną istotą i ona oceni nasze zamiary indywidualnego człowieka i albo będzie w nim i będzie on mógł się nią posługiwać, a jeśli ma złe zamiary, on, nie wiem, potrzeba mu, nie wiem, zawładnięcia światem czy cokolwiek takiego, to nawet żeby był inicjowany ileś razy, to nie będzie miał przepływu. Koniec, ona się zamknie. To samo jest z ludźmi, którzy dostają inicjację, a nie pracują z tym. Wystarczy nie pracować kilka miesięcy i też nie będzie tego. Chyba że ktoś ma jakiś tam talent i może się cofnąć i jeszcze raz to wszystko aktywować. A to nieliczni tak. Chociaż nie powinienem nawet tak mówić, żeby tego nie ograniczać. Dobrze jest stanąć w pozycji takiej, żebyśmy mieli nogi, stopy skierowane do środka. Wtedy delikatnie nam się uginają mimowolnie kolana. Wtedy jest lepsza łączność z ziemią i lepszy przepływ, lepszy kanałów w nogach, prawda? Tak, albo na misia tak zwanego, tak mówimy na to, na niedźwiadka. Tak, każdy ma tu logo, tam jest łabędź. Tak. Łabędź to jest ta, no to jest yin yang słowiański nasz. Łabędź to jest ten powab, ta delikatność, a niedźwiedź to jest ta siła i moc po prostu. W środku są wymiary inne, ziemskie. To rysował akurat grafik naszej tłumaczki Grażynki. Jak były kursy Koli, to Grażynka była tłumaczką, a akurat miała męża grafika i mąż grafik to zrobił. I tak to powstało. Ważne jest, żeby nie stykać tutaj. Chodź tu bliżej do kamery. Ważne jest, żeby nie dotknąć tych palców. Nie dotknąć tymi palcami wskazującymi, tylko żeby była odległość, prawda? Tak to utrzymujemy na wysokości. Wstańcie i to róbcie po prostu. Nie zginamy tych. Tylko tak właśnie, nie w pięść, tylko tak. Takie pazurki. Nie? Tu ma być tak. A może... Kciuki się lekko dotykają. Kciuki nie naciskać, tylko lekko. Nie ciśniemy właśnie, tylko delikatnie. Na wysokości skrotu słonecznego. Palce nie dotykają. Palce wskazujące i dłonie też nie dotykają. To jest w odległościach. Niektórzy ludzie ściągają łokcie czy tak, podwieźć. Tak, trzeba zrobić taką postawę. Jak najbardziej. Tutaj powstaje taka specyficzna przestrzeń. O tu, w ten sposób. Palce ściągnięte do środka, kolana ogięte. To jest pierwsza pozycja. Uruchamia się kanał, kosmos-ziemia, ziemia-kosmos przez nas, co powoduje, bo w jakimś czasie, że człowiek samoczynnie zaczyna się bujać, w rytm kosmosu, który to jest... To jest taka antena satelitarna. Tak, zacznie się ciepło w kciukach, które zacznie się rozchodzić od kciuków po nadgarstkach, łokciach, aż do ramion, aż w końcu poczujemy to w całym ciele. Jak staniemy tak dłużej, to mamy to poczuć aż w stopach. To gorąco, ono nas wypełni. Prawą nakładamy na lewą dłoń, kciuki skierowane w kierunku splotu, w ten sposób, prawda? I teraz prawa strona napełnia lewą stronę. I główny przepływ energii teraz idzie przez całą lewą stronę. Mhm, tylko. A tu kciuki łączymy? Kciuki są cały czas złączone. Jak tak są, to później przekładamy tylko dłoń na dłoń i lecimy tu. I tu w ogóle jest... Pracujemy tylko z praną, z energią słoneczka. Tu nie ma żadnych innych. I czekamy. Poczujemy, później przekładamy po prostu lewą dłoń na prawą i to samo. Lewa strona napełnia prawą i też od stopy prawej do prawej połowy głowy cała prawa strona jest wtedy napełniana. Jeśli to wypełnimy, powstaje jakby chaos w naszym ciele i musimy to zrównoważyć, więc ostatni gest jest równoważący. To jest swoisty amen, paluszki złączone, z tym, że staramy się zachować kąt prosty. Prawda? Tutaj ukształtować pozycję barków, klatki, tak aby z góry schodziło i przez kciuki do splotu. I to jest w ogóle gest równowagi. To można robić bez tych pierwszych trzech. Prawda? Jak potrzebujemy się zrównoważyć, stajemy oczywiście stópki do środka
troszeczkę ugięte kolana, nawet mentalnie czy fizycznie, a tu robimy równoważenie. I to nas zrównoważy, jeśli mamy jakieś tam dygoczące emocje w sobie, denerwujemy się, stajemy gdzieś do toalety. No, no to gesty mamy za sobą.